Moi drodzy, jak sami wiecie, bardzo często w przypowiadaniu Słowa Bożego wykorzystuję różne anegdoty czy śmieszne wydarzenia i w związku z tym spotykam się z takim komplementem, że to się lepiej słucha, że są bardzo wdzięczni ludzie za to radosne słowo, tym bardziej, że chcemy odkrywać przecież radość płynącą z wiary chrześcijańskiej. Ale czasami Ewangelia sama w sobie zawiera taki dość dramatyczny ładunek, kiedy trochę powieje siarką i kiedy rozważania nasze idą bardziej w stronę naszej grzeszności, naszej głupoty, naszych upadków i wtedy jak tak taki temat się pojawia, dość taki drastyczny, to wtedy te oblicza wasze są nieco inne niż zazwyczaj, kiedy to przepowiadanie jest takie radosne i wtedy oczy wasze są takie rozpromienione, a kiedy już ta Ewangelia jest bardziej drastyczna i nasze rozważanie dotyka naszych wad i trochę tą siarką tak powieje, to wtedy ta podkówka zamiast do góry na ustach to się układa w dół, górne te brwi się zbiegają, głowa gdzieś tam się chowa w ramionach i tacy przygnębieni siedzimy. Od chociażby nawet jak i teraz też już podobne pozy zaczynamy przybierać, bo coś czujemy, że ta Ewangelia dzisiaj taka jest. Moi drodzy, no właśnie, zresztą złośliwcy albo ci, którzy gdzieś tam się pogubili w drodze i gdzieś tam osłabli w swojej wierze, chcąc usprawiedliwić swoje postawy, to bardzo często właśnie odnoszą się do tego, a bo tam w tym kościele to księża, to tylko tym piekłem straszą i tak dalej, nie? Otóż, moi drodzy, nie księża, tylko jak słyszeliście dobrze dzisiaj Ewangelię, to sam Pan Jezus straszy piekłem i mówi dość wyraźnie, żeby się bać tego, który może duszę i ciało zatracić w piekle. I dzisiaj chciałem powiedzieć o tym lęku przed potępieniem. Moi drodzy, bo różne może być przeżywanie lęku, strachu wewnętrznego i niektórzy no, boją się potępienia, nie chcą wylądować w piekle, no to tak lepiej na wszelki wypadek zachować jakieś tam postawy swojego życia i dobrze żyć i o Panu Bogu pamiętać i do kościoła chodzić. Oczywiście, że do zbawienia może taki strach, taki lęk wystarczy, ale nie o niego chodzi tak naprawdę i nie o tym Pan Jezus mówi. Taki lęk, taki strach przed Panem Bogiem, który grozi palcem, pewnie wystarczy, ale on też bardzo szybko powszednieje i wielu ludzi, którzy gdzieś tam pobudził do takiej czy innej postawy, do solidnej wiary, to bardzo szybko powszednieje. I się okazuje, że mimo grzeszności, mimo różnych tam świństw, to jakoś Pan Bóg paraliżem mnie poraził, ziemia kręci się dalej, idzie się przyzwyczaić do tego grzechu. I bardzo wielu właśnie taki strach przemienia się w obojętność. Moi drodzy, Panu Jezusowi chodzi o inny wymiar strachu. Kościół nazywa to bojaźnią Bożą. I tutaj nie chodzi o to, żeby bać się Boga, który jest straszny, bo taki Bóg nie jest. Bóg jest miłością. Pamiętacie, co Pan Jezus mówił? Że wy, choć źli jesteście, zwracając się do ojców, choć źli jesteście, jesteście grzeszni, a potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec nasz, który jest w niebie, da to, co wam potrzebne, co jest konieczne, co jest dla waszego dobra, to tym bardziej wam da, bo to jest kochający Ojciec. To Ojciec taki ziemski, który jest ułomny. Może być tylko takim krzywym zwierciadłem i krzywym obrazem tej miłości potężnej, bezgranicznej miłości Ojca Niebieskiego. Bóg jest kochającym Ojcem. I ta bojaźń Boża to nie polega na tym, że widzimy Boga jako strażnika czy policjanta. Tylko jako tego, który tak bardzo nas kocha. I Pan Jezus wcale nas nie straszy, mówiąc o piekle. Ale nas przestrzega. To jest tak samo, jak masz dziecko i będziesz mówić, słuchaj, uważaj, bo tutaj jest taki ogień, zobacz, jak rozpalił te drzwiczki od pieca, nie dotykaj tego, bo się pokaleczysz, bo sobie krzywdę zrobisz. To wtedy rodzic nie straszy przecież dziecka, tylko go ostrzega. I Pan Jezus robi to samo. Ale robi w ten sposób, żeby uwrażliwić to nasze serce na bojaźń Bożą. Na czym ona polega? Ano polega na tym, że ja boję się o to,
że mogę zatracić tego Pana Boga, który tak bardzo mnie kocha. Że ja mogę zagubić Boga, który jest tak ogromną miłością. Że mogę gdzieś odwrócić swoją uwagę, a szatan będzie robił wszystko, żeby to uczynić. Żeby nie zwracać uwagi właśnie na tę miłość Pana Boga. Ta bojaźń Boża polega na tym, że ja się lękam, że ja się boję tego, że właśnie moja słaba natura, moja grzeszność okaleczy tę Bożą miłość. Jak mówię o tym, o tej bojaźni Bożej, to ja mam taki obraz siebie wobec mojej mamy. Ja taki byłem trochę mamisynek. Ale moi drodzy, ja wtopiony w moją miłość do matki, ja się bałem, że ja ją zawiodę. Że ona będzie przeze mnie płakać. I to mnie uchroniło. Pewnie, że głupoty robiłem i tak dalej, jak najbardziej. Pewnie, że tak. I to wielkie. Ale przed niejedną głupotą i niejednym potężnym grzechem uchroniła mnie miłość do matki, że ja mogę ją okaleczyć, że ja ją zamartwię. Ja od mojej mamy tylko raz dostałem porządnie w skórę. Pewnie mama różne środki wychowawcze podejmowała. To była prosta kobieta, ale bardzo mądra. Niemniej jednak dostałem raz od matki w skórę tak porządnie. Dzieckiem byłem, moja o wiele, wiele starsza siostra wychodziła za mąż i potem już po weselichu całym tam zwozili do domu te wszystkie produkty, które tam zostały i tam kilka razy obracali z tej sali weselnej do domu, a ja po prostu, kilkuletni chłopiec, wziąłem całą taką brytwannę z mięsem, tam jakieś kotlety, kurczaki, schabowe, nieschabowe, wyniosłem na dwór do innych dzieci i z chłopcami, z kolegami usiedliśmy przy żywopłocie, przy bloku i zainspirowani dopiero co obejrzanym westernem zaczęliśmy to mięso jeść tak jak na westernie, prawda? Dwa gryzy i wyrzucaliśmy resztę. W dobie głębokiego PRL-u, gdzie wiadomo, jak jedzenie było cenione, nie? Więc mama jak przyjechała, zobaczyła, nie chodziło o to, że wyniosłem to mięso, bo to, że się podzieliłem z kolegami, to bardzo dobrze, tylko to było marnotrawstwo. Myśmy większość to wyrzucali, tego mięsa. No ale tak było na filmie. Mama była bardzo poirytowana, ale się opanowała. No jak zabrali nam mięso i nie mogliśmy się bawić w western, to Krzysiu wymyślił, że będziemy robić zawody, kto rzuci kamień na dach. No ale nasza kondycja jeszcze jako kilkuletnich chłopców była zbyt mała, żeby tam na ten dach dorzucić. Mój kamień poszybował do góry, ale tylko na wysokość szyby parterowej mojego okna, gdzie mieszkaliśmy. Na szczęście, że to nie sąsiada, tylko nasze. No i wybiłem szybę. No i wtedy cierpliwość mojej mamy już się skończyła i dostałem wtedy skórę. To był jeden raz, jak dostałem skórę. Ale bałem się zawsze, że mogę okaleczyć tę miłość matki wobec mnie. I ona mnie ustrzegła przed niejedną głupotą. I o tym mówi Pan Jezus. Moi drodzy, zobaczcie, jaka jest proporcja. Pan Jezus mówi, bójcie się, żebyście nie zatracili tej miłości. Że zatracając tę miłość, zatracając Pana Boga, jak tego Pana Boga zgubisz, to wylądujesz w piekle. Dlatego bój się tego, trzymaj się tej miłości. Trzymaj się jak możesz. I o tej bojaźni wobec Pana Boga mówi raz. Natomiast trzy razy, taka jest proporcja, natomiast trzy razy Pan Jezus mówi, nie bójcie się ludzi. Nie bójcie się tych, którzy mogą ci wyrządzić krzywdę. Nie bój się tego. Ty się bardziej bój tego, że możesz Boga zatracić. Że możesz przygłuszyć tę miłość, która w tobie się rodzi do Boga. Tego się bój. A ludzi się nie bój. I czym się kończy ten fragment dzisiejszej Mateuszowej Ewangelii? Pan Jezus mówi, kwitując ten swój wywód, to trzy razy nie bójcie się ludzi. Nie bójcie się sytuacji różnych, które ten świat będzie wam podsuwał. Bójcie się utracić tę miłość. I kiedy to Pan Jezus mówi, to zamyka ten fragment, mówiąc, do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Tym Pan Jezus kwituje. I warto dzisiaj właśnie, odnosząc się do tej Ewangelii, zrobić sobie taką rewizję, jaka jest moja wiara, jak ja tę swoją wiarę przeżywam. Czy stać mnie na świadectwo wiary, będąc w różnych sytuacjach, w środowisku pracy, wśród znajomych, przy biesiadnym stole, kiedy zasiadam z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi i ktoś tam wali po prostu jak idzie. Ale co się będę odzywał, co o mnie pomyślą, zaraz mnie obgadają. Bo się boisz o swoje dobre imię. A Pan mówi, nie bój się. U Jeremiasza, pierwsze czytanie to było.
ze Starego Testamentu. Załapaliście, o co tam chodziło? Jeremiasz mówi. Oszczerstwo wobec mnie, mówią, zniszczmy go i tak dalej. I źle będą mówić o mnie. I Jeremiasz dodaje, ale ja się nie boję. To jest właśnie to, o czym Pan Jezus chce pouczyć. A ja się nie boję, bo ja mam Boga, który stanie w mojej obronie. On jest prawdą. I jak tak będę przeżywał wiarę, to będę odważnie pokazywał, kim jestem. Nie będę się wstydził. Powinniśmy się łapać na tym. Ja się łapię też, nawet jako kapłan, że czasami brakuje odwagi. I potrzebujemy tej łaski właśnie, przez sakramenty, przez niedzielną Eucharystię, żeby się umacniać. Tylko trzeba się otworzyć na tę łaskę, żeby ona tam cię tam zagościła i nas uzdolniła do tego. Żeby dać świadectwo swojej wiary. Żeby się nie bać. O tym Pan Jezus mówi. Bo jak będę się bał, to znaczy, że nie do końca miłuję Boga. Że ta moja miłość jeszcze nie dojrzała. I jak rozpalę miłość względem Pana Boga, to będę miał to wywalone, co mnie powiedzą. Tylko będę mógł pokazywać, że ja jestem osadzony w tej największej miłości, którą Pan Jezus objawił. Miłość Boga do człowieka. Pan Bóg nie jest policjantem. To nie jest jakiś sędzia, który siedzi tam w górze i patrzy na moje życie. Nie? I tak mnie śledzi i patrzy. O, o, o. No, udało. A już myślałem, że upadnie. Że już, wiesz. O, 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 ten się potknął. I go mam. No to teraz to pogadamy, nie? Nie. Bóg patrzy na ciebie jak miłujący ojciec. A kiedy brakuje w tobie wiary, kiedy brakuje w tobie odwagi, to znaczy, że go mało kochasz. I każdy grzech przez to staje się takim zranieniem tej miłości Pana Boga. I to nam trzeba w końcu zrozumieć. Po to, abyśmy tak otwierali nasze serca, uczestnicząc w świętych sakramentach, chociażby dzisiaj przez tę niedzielną Eucharystię, aby ta łaska, która tutaj na nas wpływa, spadła na taki podatny grunt, że nas tak będzie rozsadzać, że rozpalimy swoją miłość. A jak rozpalimy swoją miłość, no to nie ma haka. W każdej sytuacji będę wiedział, kim jestem. I za nic będę miał to, czy oni to sobie, oni to pomyślą, czy tamto. Dlaczego? Dlatego, że ja to robię w imię miłości, której nie mogę się zaprzeć. Pan Jezus się nie zaparł miłości. Był konsekwentny do końca i w imię tej miłości aż umierał na krzyżu.